Witam serdecznie w pogadance o kolejnej książce. Tym razem będzie to Star Wars The New Jedi Order Vector Prime. Z polskiego na nasze Gwiezdne Wojny. Nowy Zakon Jedi. Nie pamiętam, czy takie było polskie tłumaczenie. Wektor pierwszy. Pierwsza książka z Gwiezdnowojnowa z serii właśnie New Jedi Order. Ogólnie o książkach gwiezdnowojnowych. Słyszalny uśmiech. Pod koniec lat 70., na początku lat 80., no Gwiezdne Wojny stały się filmowe gigantycznym hitem, zjawiskiem popkulturowym, dla niektórych wręcz religią. Nie przesadzą. Jednak przez bardzo długi czas, przez blisko 20 lat, czy więc coś około 20 lat, nie było żadnego nowego filmu. Nic się wielkiego, filmowego, wysokobudżetowego nie działo. Owszem, były gry i były też książki. Książki, których przeczytałem chyba więcej niż wypada się przyznawać. Dlaczego? Bo były w lokalnej bibliotece. Mój tata je czytał, przynosił mi, podrzucał mi, więc ja to też czytałem. Nie za bardzo rozumiejąc jeszcze, co jest dobrą książką, a co jest złą książką, ale się czytało. I generalnie to wszystko rozwijało świat z filmów. To wszystko trzymało jakoś przy życiu markę, rzucało głodnym fanom na jakiś żer, ale czy to było dobre? No niekoniecznie. Zdarzały się książki naprawdę dobre, które coś wnosiły, które z powodzeniem można by było sfilmować. No czas przeszły, bo aktorzy, którzy albo się bardzo postarzeli, albo poumierali wręcz, ci, którzy grali w oryginalnych filmach, no, na to już jest za późno, chyba że Disney faktycznie wprowadzi technologię, że będzie brał twarze aktorów i używał ich w technologii komputerowej, ale nie, o filmach postarajmy się nie mówić za dużo. Książki gwiezdnowojnowe, więc tak, były bardzo dobre, typu trylogia Trauna, która też ma swoje parę bzdur. Trylogia Trauna jest na początku, która wyszła na początku lat 90. poprowadzała nowe postacie, nowe wątki, które się przyjęły, które były obecne w tych dalszych, kolejnych książkowych wydaniach, w tym książkowym świecie rozwijającym, będącym przez bardzo długi czas de facto dalszym, prawdziwym dalszym ciągiem Gwiezdnych Wojen. Żył sobie własnym życiem. Były książki obraźliwie złe, które, no, tragedia absolutna, które zasługują wyłącznie na wyśmianie i na nic więcej. Jednak te wszystkie książki tworzyły jakąś tam spójną całość. Bohaterowie z jednych książek pojawiali się w kolejnych. To mi się strasznie podobało zawsze, bo to tworzyło jakąś całość. Wyobraźcie sobie, na przykład początek był film Iron Man, potem był, nie wiem, Kapitan Ameryka, Hulk, Thor i przyszedł film Avengers, gdzie te wszystkie postacie się połączyły w jedną drużynę. Jezus Maryjo, jak mi się to podobało, jakie to jest fajne. I Gwiezdne Wojny, książki gwiezdnowojnowe były dobrze, spójne to może troszkę za dużo powiedziane, ale przenikały się, wydarzenia były wspominane z wcześniejszych książek, były w późniejszych książkach i tak dalej. Potem, kiedy wyszły te nieszczęsne prequele gwiezdnowojnowe, te wydarzenia również zostały wplecione do kanonu. Książki osadzone w linii czasowej prequeli również jakoś tam wzbogacały kiepskawą historię, kiepskawą, nudnawą, pełną luk historię filmową. To wszystko działało. Czasem kulawo, bo kulawo, ale działało. Ale no, dalszym ciągiem Gwiezdnych Wojen było między innymi właśnie cykl Nowa Era Jedi. Bo właśnie polskie tłumaczenie, Nowa Era Jedi, nie Nowy Zakon Jedi. Te książki wychodziły w Polsce. Czytałem wyrywkowo czytałem, nie wszystkie, szczególnie wydaje mi się drugą połowę. Tych książek jest 19. To jest wydawane w bardzo krótkim czasie, na przestrzeni kilku lat zaledwie, przez wielu różnych autorów pisane, co ma swoje gigantyczne, paskudne konsekwencje. Tak więc nie czytałem wszystkiego, nie czytałem tego po kolei, ale zapamiętałem to. Czytałem to mając, nie wiem, kilkanaście, około 20 lat, na kawał czasu temu, 15-20 lat temu.
Zapamiętałem te książki z pewnych, z wielu różnych, z kilku różnych powodów. I postanowiłem, ponieważ to, co się dzieje teraz, niezbyt mi się podoba, więc jakoś coraz częściej wracam pamięcią do przeszłości. No nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Kupiłem pierwsze 5 książek z tej serii, żeby przeczytać wreszcie wszystko po kolei. Ceny niektórych wydań polskich obecnie osiągają kosmiczne ceny, 60, 100, 150 zł, nawet więcej. Dlatego środkowy palec polskim, Januszom polskiego biznesu księgarskiego i kupiłem angielskie wydania, które no, są kilka złotych droższe prawdopodobnie niż niektóre polskie odsłony, ale te ceny jakoś tam dobrze są. Poza tym pamiętam, jest pseudonim jednej z postaci, też byli to różni tłumacze na polski, więc ten pseudonim był tłumaczony różnie. Co książka to był inaczej ten pseudonim tłumaczony na polski. I tak po prostu było. Natomiast odnośnie nowej ery Jedi, może jeszcze wracając, tak, żeby nowa era Jedi to jest projekt wydawnictwa Del Rey, też włączony do ówczesnego kanonu, no bo potem wiadomo, przyszedł Disney, wywalił wszystkie książki na śmietnik, niestety nie zastąpił ich niczym nowym, zastąpił je czymś nawet gorszym. No ale żale o to będą jeszcze pod koniec pogadanki. Więc tak, zakładam, że nie wiem, osoba, która zdecydowała się posłuchać mojej pogadanki, że zna Gwiezdne Wojny, pierwsze filmy Gwiezdnych Wojen, Nowa Nadzieja, Imperium kontratakuje, Powrót Jedi, przynajmniej wydarzenia są znane. Prawdopodobnie zna też prequele, czy to z memów, czy coś takiego, ale te prequele w nowej erze Jedi nie mają za bardzo znaczenia, kiedy te książki były pisane. Dopiero co wychodziło we Phantom Menace, Mroczne Widmo. Tak więc wydarzenia z prequeli nie mają tutaj bardzo dużego wpływu na cokolwiek. Praktycznie nie mają. O co chodzi? Najważniejsze tutaj jest, żeby zacząć prawidłowo omawiać te książki, muszę opowiedzieć, co się działo we wcześniejszych książkach, bo właśnie przede wszystkim wydarzenia i postacie, które zostały wprowadzone, grają tutaj główne role. Po pokonaniu Imperium, naklepaniu Palpatina, naklepaniu Vadera, zniszczeniu Gwiazd Śmierci i tak dalej, Imperium upadło. Co zostało? Zabicie głównych szefów nie ukręciło łba Imperium całkowicie. Pozostały remnants, pozostałości Imperium. Właśnie w trylogii Trauna, admirał Traun, przepraszam, taki kolega o niebieskiej mordzie, bierze znowu wszystko w garść i znowu stanowi zagrożenie gdzieś tam jakieś techniki klonowania. Chyba bodajże w trylogii Trauna pojawili się po raz pierwszy technologia klonowania stanowi zagrożenie. Jeszcze wcześniej, chyba właśnie w trylogii Trauna pojawiła się bardzo ważna postać, Mara Jade, rudowłosa, władająca mocą i mieczem świetnym pani, która była trenowana przez Palpatina na zabójczynię, miała za zadanie zabić Luke'a Skywalkera, ale tak troszkę jej zapał opadł po upadku Imperium. Była w końcu zmuszona w pewnym momencie walczyć wspólnie z Luke'em Skywalkerem i tak jej się ten Luke Skywalker spodobał, że wkrótce została Marą Jade Skywalker. Pobrali się, Mara Jade no, przeszła na stronę światła, światło Luke'a ją przekonało. I tak jakby Mara Jade stanowi jedną z najważniejszych postaci w tej chwili. Stanowiła jedną z najważniejszych postaci właśnie w tym Expanded Universe, rozszerzonym uniwersum, które zostało relegowane do statusu Legends, niekanonicznego statusu Legends. Han Solo i Leia, księżniczka Leia, też się pobrali. No to akurat było w tych nieszczęsnych disneyowskich Gwiezdnych Wojnach, to było pokazane. Jednak zamiast syna Bena mieli dużo więcej dzieci. Im się po pierwsze się nie rozstali, dalej są razem, kochają się, stanowią zgrany zespół w książkach. Również dochowali się aż trójki dzieci, bliźniaków, Jane i Jacena. Nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam te imiona. Jane i Jacen, bliźniaki.
Jane'a dziewczyna, Jason chłopak. I później jeszcze się dochowali syna, najmłodszego syna Anakina Solo, nazwanego wiadomo na, wiadomo po jakim słynnym przodku. I ta trójka w nowej erze Jedi, Anakin ma 15 lat, Jaina i Jason są troszkę starsi. Tutaj generalnie fabuła wcześniejszych książek Gwiezdnowojnowych zazwyczaj była: jakiś potężny kolega znalazł, albo stał się Sithem, albo dorwał się do źródła mocy, albo znalazł jakiś wynalazek, ma jakiś wynalazek niesamowity, stanowi zagrożenie. Bardzo często właśnie te dzieciaki są porywane, dużo młodsze, czy też jako niemowlęta są porywane, trzeba je odzyskać i tak dalej, i na końcu Luke Skywalker ratuje wszystko. Nowa era Jedi jest projektem, który no, zaczyna troszkę inaczej. Też jest, pojawia się zagrożenie, ale zagrożenie jest tak potężne, że hej, że hej, no, tak więc wszystkie trzeba się łapać wszystkiego, co jest. Tutaj działalność Luke'a Skywalkera jest jeszcze bardzo ważna, bo Luke Skywalker postanowił odtworzyć Akademię Jedi. I tam fruwał po galaktyce, poznajdował wielu różnych użytkowników mocy, których zaczął szkolić na rycerzy Jedi. I mnóstwo tych postaci się będzie w nowej erze Jedi pojawiać. W tej pierwszej książce będzie niejaki Kyp Duron, bardzo pewny siebie rycerz Jedi, który tam zaczął trenować też kogoś innego, spokojnego koleżkę o imieniu Miko, na rycerza Jedi. Kyp Duron no, ma bardzo dużo nabruździł. W jednej z wcześniejszych książek on dorwał się do jakiegoś statku, który w ogóle niszczy wszystko, coś takiego, przepotężny statek, który jest nie do ruszenia, i ruszył na zemstę przeciwko pozostałościom Imperium i udało mu się z rozpędu zabić brata swojego. Aha, spoilery. W tej pogadance wyspoileruję całe Vector Prime, więc uwaga. Zagęst Kyp Duron, dalej pewny siebie, fantastyczny pilot, ma własną eskadrę, bodajże Dozen and Two, bo 12 pilotów plus dwóch Jediów, czyli on i ten Miko, tworzy taką policję galaktyczną, ściga przemytników. I tutaj jest pewien konflikt właśnie, czy Jedi powinni faktycznie stanowić policję, czy powinna zostać odtworzona Rada Jedi, która była bandą idiotów w prequelach Gwiezdnych Wojen, się delikatnie mówiąc nie sprawdziła, bo wystarczył jeden rozżalony dzieciak, żeby całą Radę Jedi wytłuc, wymordować. Tak więc najważniejsze postacie: Luke Skywalker, księżniczka Leia, która nie jest już księżniczką, ponieważ no, powstała nowa republika, a księżniczka Leia stała się wkurzona generalnie polityką i tak dalej, bo się dorwały chamy do władzy, i które się tylko kłócą, każdy ciągnie w swoją stronę. Bardziej została mediatorem, kimś takim. Nie stara się ograniczać swój udział w aktywnej polityce. Tak więc Han Solo, oczywiście Chewbacca, kolega wiadomy, włochaty kolega Hana Solo, te wszystkie postacie znane z filmów są. I najważniejsze tutaj książkowe: Mara Jade, Jacen, syn Hana i Lei, Jaina, która się szkoli pod okiem Mary Jade na pilotkę, Anakin Solo, młodszy koleżka w bardzo trudnym wieku, 15 lat, no i Kyp Duron, bardzo pewny siebie rycerz Jedi. Oczywiście Lando się też pojawi, Lando Carlisson, tak więc tutaj te postacie wszystkie są. W późniejszych książkach będą się pojawiać kolejni rycerze Jedi, tak więc, no, ale jeżeli dojdzie do omawiania kolejnych książek, prawdopodobnie dojdzie, to będę przypominał, o co chodzi. Tak więc no, mamy omówione generalny stan wyjściowy. Mamy taki wstęp do nowej ery Jedi. Mamy nową republikę, mamy gdzieś tam remnants Imperium, szmuglerzy, przemytnicy też tam sobie kręcą własne lody na tym, i pojawia się oczywiście nowe zagrożenie, bo tak musi być.
I tak, nowa era Jedi. Bardzo kontrowersyjna. Projekt miał podobno mieć dużo więcej książek, około 30 książek, ale jak ludzie zobaczyli, co się dzieje, fani wtedy Gwiezdnych Wojen, którzy jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka kilkanaście lat później, no co to jest, ludzie, co to jest? Wyście zmienili Gwiezdne Wojny w Warhammera 40K, gdzie są literalnie czyszczenia, eradykacja całych planet, już wkrótce, mordowanie. Generalnie nowa era Jedi opisuje wojnę. Wojnę, w której zginęło około 300 trylionów istnień. Nie przesadzam, nie koloryzuję, tak, to jest chyba autentyczny szacunek. Tam jest taka rzeź się odbywa, że to się w pale nie mieści. Mówię to z taką dozą ekscytacji, bo mnie to bawi. Po prostu Gwiezdne Wojny, które są wesołą opowiastką o mit Herosa i tak dalej, zmienia się w tak brutalną wojnę, że to włosy dęba stają, jak tam jest opisywane, jaka rzeź i masakra się odbywa. Po prostu niektóre książki to jest takie, jeśli dobrze pamiętam, misery porn. Masakra niesamowita dla samej masakry. Bardzo mi się to podobało, jak byłem nastolatkiem i teraz, gdy przeczytałem Vector Prime, to te sceny, gdzie się dzieje, zaczyna dziać źle, też mi się bardzo podobały. Natomiast ogólnie nowa era Jedi, posłuchajcie, książki były pisane na szybko, książki były pisane przez wielu różnych autorów. Niektóre wątki się kompletnie gubią, niektóre wątki są tak ekstremalnie durne, że aż się od nie chciewa czytać. Z drugiej strony są momenty genialne, są momenty epickie, są momenty niesamowitego bohaterstwa, które pamiętam do dziś z niektórych książek. No, heroiczne, niesamowite akcje, zwroty akcji, poświęcenia. Są również cały koncept nowego wroga, którym jest Yuuzhan Vong, będę dokładniej mówił o tym, jest bardzo ciekawy, czegoś takiego w Gwiezdnych Wojnach nie było. Tak więc jednak to w mojej opinii chyba nigdy nie zostanie zekranizowane, bo jak wtedy było zbyt kontrowersyjne, tak w obecnych czasach, kiedy wszyscy się złoszczą na disneyowskie filmy, to nie przejdzie. To nie ma szans. Może film animowany jako niekanoniczny i tak dalej przejdzie, ale tutaj, bawiąc się w adwokata diabła, dlaczego Disney zrobił tak radykalny krok? Dlaczego nie wziął dobrych fragmentów z książek, nie ulepił z nich czegoś nowego? Bo naprawdę materiału jest mnóstwo. Materiału całe tony, może nie tony, setki kilogramów, dziesiątki kilogramów książek materiału jest, z którego wystarczy brać dobre rzeczy, ulepić coś dobrego, no ale dobrze, nieważne, miało nie być o filmie. Nowa era Jedi jest kontrowersyjna, bardzo kontrowersyjna, a książka Vector Prime, o której będę mówił, wzbudziła największe kontrowersje. Po prostu to, co się tam wydarzyło, no możliwe, że w internecie, gdyby był bardziej rozwinięty internet, to by się zagotowało. Chociaż może nie, bo ludzie teraz mniej książek czytają, mało to kogo. Może mało kogo by to obchodziło, nieważne. Autorem książki jest R.A. Salvatore, autor bardziej znany z książek fantasy. Najbardziej znany z książek Dungeons and Dragons w świecie Forgotten Realms, twórca no tak ekstremalnie popularnej postaci jak Drizzt Do'Urden. Niestety no, o Forgotten Realms, o Dungeons and Dragons, AD&D nie wiem praktycznie nic oprócz gier Baldur's Gate 1 i 2, czy Neverwinter Nights, czy to inne uniwersum, ale czy też inny setting Planescape Torment, ale nawet ja wiem, kim jest Drizzt Do'Urden. Tak więc Salvatore, no, mnóstwo, miliony, kilkanaście milionów sprzedanych książek, bardzo popularny autor fantasy. Z jakichś przyczyn, widocznie ze względu na nazwisko, zakontraktowano go, żeby napisał Vector Prime. Żadnej kolejnej książki pan Salvatore w świecie Gwiezdnych Wojen już nie napisał. Nakazali mu, no to zrobił. Powiedzieli mu, jakie mają być wydarzenia i tak dalej. Ogólna opinia o książce. Z jednej strony wydarzenia są
no to jest bolączka też całej serii. Pewne wątki biorą się znikąd, pewne wątki zmierzają donikąd, są rzucone i nic się z nimi nie dzieje. No, zdarzają się też, na przykład pod sam koniec chyba już się spieszyło, chyba już było za 5-12, trzeba było coś wymyśleć, autor już nie miał pomysłów, więc wymyślił tak durną rzecz, że no, no, miałem ochotę odłożyć książkę i dać sobie spokój, ale to już był, no to już było, zostało kilkanaście kartek do końca, to doczytałem. Z drugiej strony są momenty fantastyczne, rewelacyjne. Nawet jeżeli są kontrowersyjne, to są takie, które zapamiętasz, które przynajmniej ja. Czytałem tę książkę dawno temu, pewne rzeczy mi się pomyliły, pewne rzeczy zapomniałem, pewne rzeczy mi się poplątały jedne z drugimi i tak dalej, no taki urok już. Taka książka, czy polecam do czytania? No umiarkowanie. Z jednej strony można, no to jest wydanie angielskie, anglojęzyczne ma około 400 stron, nie pamiętam ile ma polskie. Można spróbować. Są dłużyzny, ale są też naprawdę ciekawe fragmenty, które wciągają, które no, zazwyczaj czytam wieczorami, ale po prostu niektóre fragmenty wciągnęły mnie na tyle, że po prostu wstawałem rano, w weekend czytałem, żeby to było, żeby doczytać, dowiedzieć się, co jest dalej. Tak więc książka, tak jak te epitomy nowej ery Jedi, raz jest fantastycznie, raz jest przytłaczająco durnie, raz są dłużyzny, raz jest super, mega wciągająco, nierówna, kontrowersyjna rzecz. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jest pewien wichrzyciel, Nom Anor, na pewnej planecie, biedniejszej planecie, obok jest bogata planeta. I ten Nom Anor podsyca, nowy przywódca lokalnej społeczności, podsyca obopólną nienawiść, tak żeby doprowadzić do wojny domowej. Przy okazji stronnicy Nom Anora doprowadzają do... nienawidzą maszyn. Wszelkie roboty są wrzucane do wielkiego dołu i tak dalej, tak więc to jest bardzo niedobre. Zarzewie potem poważnego konfliktu tam się odbywa. Na miejsce przybywa Leia jako mediator wraz z 3PO, który na zawsze gdzieś tam jakoś tle się przewija. I Maron Jade oraz Jaina. Mara Jade, no, Jaina jest fantastycznym pilotem. Rewelacyjnie sobie radzi za sterami pojazdów. Mara Jade ma specjalny customowy, designerski statek Jade Saber. Jadeitowy, tak dobrze mówię, jadeitowe ostrze. Nie pamiętam, jak było na polski przetłumaczone. Jade Saber, fantastyczny, bardzo wytrzymały statek. No i Jaina fruwa, śmiga nim, jakby się urodziła za sterami. Natomiast z Marą Jade dzieje się coś niedobrego. Mara Jade jest chora. Ktoś ją zatruł jakimś dziadostwem. Wszyscy inni zatruci jakimiś bakteriami, wirusami kompletnie nieznanymi. Umarli. Natomiast Mara Jade trzyma się wyłącznie dzięki mocy. Z mocą, dzięki swojemu mistrzowskiemu opanowaniu mocy jest w stanie zatrzymywać chorobę w swoim organizmie. Normalnie w miarę funkcjonuje, jednak potrzebuje dłuższych czasów odpoczynku, medytacji i tak. Skąd się wzięła ta choroba? Nom Anor ją zatruł, zainfekował. Kiedy to się wydarzyło i w jaki sposób? Guzik, nie dowiesz się z tej książki, dopiero w jednej z późniejszych książek to jest wyjaśnione, tak więc bodajże punkt równowagi, balance point. Tak więc no, już pierwszy ząk, bo no, jakiś wątek opowieści znikąd. Pewnie kazali autorowi napisał, ale no, niezbyt przemyślanie i na początku tylko czytelnik będzie się dziwił, skąd to się wzięło, skąd taki mocarz jak Mara Jade dał się w ogóle zatruć, podejść. Nom Anor, kiedy Leia swoją drobnym opanowaniem mocy próbuje go wyczuć, Nom Anor jest kompletnie niewidoczny dla mocy. Tak jakby go nie było, jakiś oderwany od mocy, nie istnieje, po prostu pustka i tak dalej. Próbują oczywiście jakichś negocjacji, ale nic z tego nie wychodzi. I generalnie rozpętuje się wojna domowa między dwoma planetami. Nom Anor zadowolony
odlatuję sobie w inne miejsce, moja robota tu jest skończona. Dlaczego? Bo Nom Anor jest agentem. Jest agentem nowej siły, Yu San Wong, pozagalaktycznej rasy, która to jest rasa sadomasochistów. Właśnie tutaj trzeba odpowiedzieć troszkę o Yu San Wong. Yu San Wong celowo się okaleczają, albo ktoś jest tam, albo są okaleczani przez tam specjalny jakichś kapłanów i tak dalej, bo to fanatycy religijni, rzecz jasna. Im więcej ktoś jest bardziej powykrzywiany, ile razy więcej mu nos złamano, ile więcej ma blizn i rytualnych tatuaży, tym lepiej. Yu San Wong normalnie wyglądając obrzydliwie, widać ich z daleka, no od razu widać, że to Yu San Wong, są niewidoczni dla mocy, są kompletnie oderwani, nie istnieją, moc jak gdyby, nie wiem, omija ich, tak więc wszystkie sztuczki Jedi nie działają na nich. I chyba najważniejsza rzecz, nienawidzą technologii, nienawidzą wszelkich robotów i tak dalej, dlatego cała ich technologia, wszystkie statki, wszystkie bronie, wszystkie ubrania są żywe, są żywymi organizmami. I Nom Anor, w rzeczywistości agent Yu San Wong, korzysta z pomocy elektronicznego tłumacza, to jest robak, którego sobie wsadza do ucha, który się uczy innych języków i pomaga się nauczyć nowych. Korzysta z maski, żyjącej maski, całego, czy też inne ubrania, to są płaszcze, które po prostu jak zakłada, to po prostu wbijają mu się w ciało szpilkami, dlatego ból, tak, ekstaza, tak, wszystko ich to cieszy. Mnóstwo innych różnych wynalazków, o których biotechnologicznych wynalazków, o których będę mówił, chcą przybyć do naszego świata żyjącymi statkami. I na razie tyle o technologii Yu San Wong. Będzie jeszcze mnóstwo okazji, by o tym powiedzieć. I ich szpiedzy już tu są, przygotowują galaktykę, sieją zamęt. Wiedzą o rycerzach Jedi, wiedzą o wszystkim dużo więcej niż nasi bohaterowie wiedzą o Yu San Wong. W tej chwili nic nie wiedzą o nich, nie wiedzą, że tacy są. I właśnie wspomniany Nom Anor używa tych żyjących masek, żeby się upodobnić, żeby zamaskować swoją obecność. I Nom Anor poleciał gdzieś indziej wysiać dalej zamęt. W międzyczasie jest na Outer Rim, na zewnętrznych kręgach galaktyki, jest stanowisko obserwacyjne na planecie Belkadan. Jest tam grupa entuzjastów przewodzona przez niejaką Dani Kui, no prowadzą coś jak na Ziemi jest SETI, program SETI do wykrywania, do monitorowania sygnałów, które docierają na Ziemię, szukania jakichś sygnałów, przekazów. Tak oni obserwują to, co się dzieje, zewnętrzne granice galaktyki, czy coś nie przyfrunie, czy jest możliwość, że coś przyfrunie spoza galaktyki. Biedacy w tym laboratorium, na ładnej, choć oprócz tego obserwatorium takiego solidnego, które potrafi, jak je odpowiednio się zamknie, to potrafi samo sobie tam funkcjonować przez długi czas, taki bunkier troszkę, tak to sobie wyobrażam. Na planecie takiej porośniętej dżunglą, mnóstwo dzikich zwierzaków, to się nie zapuszczają. Prowadzą obserwacje, czy coś tam nie przyfrunie, no i czekają, czy coś będzie. I problem jest taki, że tam szpieg również jest, niejaki Yomin Kar, który też jest, ma te wszystkie maski, ma takie urządzenie Vilip, to przypomina skórzaną piłkę, z tym, że kiedy ktoś się chce skontaktować z Yominem Karem, wtedy ten Vilip przybiera kształt twarzy osoby, która korzysta z takiego samego Vilipa gdzieś tam dalej, w ten sposób jakoś przekazują sobie informacje. Myślę, w One Piece mają taki wynalazek ślimaków, on bodajże to troszkę na tej samej zasadzie chyba to działa. Yomin Kar uważnie się przygląda, szczególnie Dani, którą darzy jakimś szacunkiem niesamowitym. W sumie to jest nie do końca wyjaśnione, czemu Yomin Kar i pozostali, również Yu San Wong, darzą Dani takim szacunkiem, uważają za kogoś tam dobrego, godnego, worthy. Yomin Kar uważnie spogląda, czy tam przypadkiem nie zauważają, że przylatuje żywostatek, czy World Ship z innej galaktyki, pierwsza siła poważna inwazyjna, Yu San Wong.
oczywiście przylatuje. Oni maskują to swoje przybycie jako asteroida, która walnie w lodową planetę, czwarta planeta Układu Helska. Oczywiście taki asteroid, w cudzysłowie, asteroid faktycznie przybywa spoza galaktyki i uderza w planetę, ale nie ma żadnego rozprysku. Tak więc ci naukowcy są zdziwieni, wsiadają w statek i chcą wysłać sygnał do centrum z tego laboratorium, obserwatorium, do centrum zarządzającego, centrum koordynującego odczyty z różnych stacji badawczych, ale nie wiedzą biedacy, że Jomin-Kar po pierwsze uwalił im wszystkie środki, antenę komunikacyjną i pozostałe środki komunikacji. Poza tym rozsiał w dżungli, rozsiał specjalne żuki, czy też inne jakieś tam owady, które sukcesywnie zmuszają rośliny do wytwarzania gigantycznych ilości bodajże dwutlenku węgla, czy jakichś innych trujących gazów, w związku z czym cała planeta wkrótce umrze. Cała porośnięta piękną dżunglą planeta wymrze, wszystkie zwierzęta wymrą, bo tak Yuu Sun-Wong robi terraformację, żeby przygotować pod swoje planety, pod zasiew koralowcem. To jest taki specjalny koralowiec, z którego budują wszelkie statki. Więc te wszystkie gazy zaczynają jakąś burzę powodować, bo te duże masy powietrza się przemieszczają. Część badaczy wyszła do dżungli, ubrawszy jakieś tam skafandry, wyszła tam do dżungli, by zbadać, co się dzieje, a część razem z Dani poleciała jakimś stareńkim statkiem, który Jomin-Kar oczywiście uprzednio, w cudzysłowie, przygotował, w praktyce uszkodził, rusza, żeby zaobserwować, czemu lodowa planeta po tym, jak walną w nią jakiś asteroid, czemu nie ma żadnego rozrzutu, czemu nie ma jakichś rozprysków. I tak, badacze, którzy poszli do dżungli, jak się okazuje, jak widzą, że te zwierzęta wszystkie zdychają, umierają, postanawiają wrócić do bazy, ale nie wystarczy im powietrza, więc tam w bohaterskich jakichś zrywach część badaczy poddawała młodszym, starsi poddawali młodszym swoje zbiorniki z powietrzem i sami gdzieś polecieli do dżungli, żeby szybciej to poszło, żeby szybciej umarli. To jest dość całkiem drastyczna scena. Oczywiście jeden badacz ostatecznie dotarł i zobaczył Jomin-Kara. Kolego, słuchaj, tutaj dzieje się, tutaj wziąłem próbki powietrza, wziąłem próbkę jakichś dżuków, chrząszczy dziwnych, które to powodują, i w tym momencie Jomin-Kar zabił go osobiście. Jomin-Kar zrobił taką masakrę tym badaczom pozostałym, że to się nadaje do horroru, do slashera, a nie do Gwiezdnych Wojen. No ale to my dopiero się rozkręcamy, bo Dani dolatuje do planety i na ich spotkanie wylatują statki koralowe. Coral Skippers, to coś jak, nie wiem, X-Wing, coś takiego, tylko zrobione z żyjącego właśnie kamienia. Te statki koralowe mają dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, strzelają, mają pociski niczym małe wulkany, strzelają gorącymi kamieniami, strzelają lawą. Są po drugie są bardzo wytrzymałe. I po trzecie, ich napęd to są Dovin Basale. Dovin Basal to jest taka istota, która se tam żyje i wytwarza pola grawitacyjne. Może albo ściągnąć jakąś energię z czegoś, w tym również tarcze statków, którymi latają nasi bohaterowie. Po drugie, mają odrzut, tak więc Dovin Basal może albo coś odpychać, albo przyciągać. I właśnie ten żywostatek, światostatek, przylatuje z innej galaktyki i mnóstwo Yuu Sun-Wong, ten statek się przebił przez zamarzniętą skorupę planety i skierował się na dno tego oceanu, gdzie już jest woda w stanie płynnym, bo jest ocieplana przez wulkany, które tam pod powierzchnią sobie istnieją. I technologia Yuu Sun-Wong. Po pierwsze, mają jakiś porost, który świeci, daje ciepło, więc tworzą szybko pomieszczenia, w których można żyć. Mają całe takie płaszcze żyjące, oczywiście, które się wczepiają w twoją skórę jakimiś kolcami, nitkami, ale zapewniają niemal idealne ochronę przed lodowatą wodą. I mają takie
maski, które maska to coś w rodzaju rozgwiazdy, która ci wpycha literalnie mackę do gardła, jak niczym w hentaju, ale dzięki niej możesz oddychać pod wodą. Tak więc technologia Yuuzhan Vong jest obrzydliwa, ale skuteczna. I to bardzo. I instalują wielki mózg, znowu z mackami, tak więc tutaj macki i deep throat są częścią kultury Yuuzhan Vong. Instalują jakiś wielki mózg z mackami, szczęką i tak dalej. Ten mózg to jest jamózg. Jamózg koordynuje działania Yuuzhan Vong, staje się czymś w rodzaju centralnego komputera, centralnego centrum strategicznego. Posiada moce jakieś chyba psioniczne czy telepatyczne potężne, dzięki którym no, statki Yuuzhan Vong są w stanie no, wykonywać niesamowite manewry w idealnej koordynacji. Całe tysiące statków potrafi w ten sposób kontrolować, a więc jamózg jest bardzo tutaj ekstremalnie ważny dla Yuuzhan Vong. I tutaj jeszcze słówko. Yuuzhan Vong wierzą, że całe życie jest tylko przygotowaniem do śmierci. Są fanatykami, niczym tam czeka na nas po śmierci, czekają na nas cuda i tak dalej, dlatego no, śmierć w bitwie dla nich największy, to dla nich największy honor. Ekstremalnie potężny i niebezpieczny przeciwnik, który ma taki styl myślenia. Oczywiście później, w późniejszych książkach, niczym Związek Radziecki, nie dość, że chcą pokonywać, podbijać kolejne planety i tak dalej, to jeszcze chcą narzucać tam swoją religię, która no, stoi w jawnej sprzeczności z umiłowaniem życia, czy też no, chęci przeżycia za wszelką cenę. Ale dobrze. Tymczasem nasi bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą i postanawiają Luke, Leia, Jas and Jaina, Anakin postanawiają odwiedzić starego przyjaciela Lando Carlissana, który rozkręcił biznes wydobywczy, mnóstwo tam technologii własnych. Lando bardzo lubi kolekcjonować różne technologie. Ciekawe, żeby to nie zniknęło, jest pas asteroidów. Lando's Folly to się nazywa i tam Lando sobie organizuje zawody. Ze statku centralnego jest wysyłana do różnych takich pojedynczych, pomniejszych statków, myśliwców i tym podobnych statków przemytników. Wysyłana jest energia zasilająca tarczę i tak więc piloci są w miarę bezpieczni, nawet teoretycznie przynajmniej, i organizują loty niesamobójcze loty w pasie asteroidów. I są zawody w różnych kategoriach, kto dłużej wytrzyma w tym, będzie przefruwał przez to pole asteroidów, nie uderzając w żaden asteroid. Jeżeli ktoś walnie w asteroid, no to nic mu się specjalnie nie dzieje, bo tarcze go chronią, odbije się, wyleci poza pas asteroidów i tyle. Na pierwszym miejscu jest Kip Duron, oczywiście, który korzystał ze swoich mocy Jedi, żeby utrzymać się długo właśnie w tym pasie asteroidów, jakiś naprawdę bardzo długi czas. Jaina postanowiła, dobra, to ja spróbuję. No i w trakcie lotu no, tak się zjednoczyła z mocą, że przestała rejestrować, wyłącznie reagowała, pobity rekord wszystko tego. Kip Duron, no jemu troszkę tego coś tam, powiedzmy, jego duma została zraniona, ale no nie ma czasu w tej chwili, bo przyszedł jakiś coś się właśnie na tym Belkadanie, tam gdzie jest ta, czy w systemie Helska, że coś się tam dzieje, jakiś tam sygnał został wysłany. Jak to się stało? Mianowicie Dani, która wraz z dwoma innymi, chyba z dwoma innymi badaczami polecieli, zostali przejęci przez statki koralowe. Chyba ostatkiem jakichś sił został wysłany sygnał pomocy. Dani została porwana, czy też przejęta, uwięziona razem z pozostałymi dwoma tymi kolegami. Tych dwóch kolegów na jej oczach rytualnie pocięto na kawałki. Tak więc kolejna, tutaj jak ze slashera, jak z horroru scena, tak więc ekranizacji tego prawie na pewno nie będzie. Sama Dani na polecenie czy też na sugestię Yominkara jest tutaj no, przetrzymywana w niewoli, nie robi jej się jakiejś wielkiej krzywdy.
Natomiast no, prefekt Dagara tutaj powoli organizuje obronę, czy też instalacje obronne Helski, rozmyśla nad planami, jak tutaj zaszkodzić wrogowi, którego chce najechać. Czeka na, też na przybycie pozostałych światostatków. No i Kip Duron wraz ze swoją bardzo śmiałą eskadrą 12 i 2, Dozen and Two, jeśli dobrze pamiętam, tak się nazywają, czyli on, Miko oraz 12 no, pilotów, których szkoli, wyruszają sprawdzić w okolicy systemu Helska, co się tam tak naprawdę dzieje. I w tym momencie, no i na ich spotkanie wychodzą, wylatują koralowe statki, no i oni walą w te koralowe statki, które są całkiem wytrzymałe, i te statki strzelają w nich, ale nie za bardzo mogą coś poradzić na tarcze ochronne, które ma eskadra Durona, do czasu, kiedy uruchamiają Dovin Basale, które ściągają wszystkie tarcze, wysysają energię wszystkich tarcz i rozpoczyna się literalnie rzeź. Cała eskadra Kypa Durona, słyszalny uśmiech, zostaje zamordowana, wymordowana. Tak jak Kyp Duron próbuje uciec razem z Miko, ale wysyłają za nimi coś w rodzaju agresywnych nietoperzy, coś takiego, które mogą w przestrzeni kosmicznej sobie podróżować, śmigać. Kyp Duron w ostatniej chwili ucieka w nadprzestrzeń, ale Miko, jego statek zostaje z tyłu i Miko, Kyp Duron myśli, że Miko został zabity, ale naprawdę Miko zostaje porwany, też uwięziony. Kyp Duron no, ostatkiem sił zatrzymuje swój statek, wychodzi na zewnątrz, mieczem świetlnym dobija te pozostałe stwory dziwne, które no, zaczynały mu zżerać, zżarły mu jego droida naprawczego, zżarły mu część napędu, ale on je na szczęście ubił i tak sobie troszkę dryfuje, trochę gdzieś tam próbuje lecieć, czeka aż ktoś go znajdzie, zanim mu się zemrze w próżni kosmicznej. Tymczasem Miko zostaje porwany i Dagara no, z uciechą, a rycerz Jedi, my żeśmy słyszeli o was i to tutaj kolego, ty jesteś niegodny, my cię złamiemy, tak żebyś skomlał i błagał. Tutaj niby na przykład dają, tam pozwalają, żeby Miko i Dani uciekli. I oczywiście w ostatniej chwili ich łapią, bo to była taka ucieczka kontrolowana, przeciek kontrolowany, i biorą Miko przed oblicze tego Jamoska, który grozi, że go zaraz pożre. Oczywiście w ostatniej tam wysyła mu negatywną energię, także Miko no, nie znajduje pociechy w medytacji, w mocy, beznadzieja i tak dalej, chcą mu mówić, jak bardzo jest beznadziejny, chcą go po prostu złamać, badają granice właśnie wytrzymałości rycerzy Jedi. Również tutaj kolejny fragment technologii, Yu San Wong, mają gluty jakieś, którymi rzucają te gluty, które łapią i zatrzymują przeciwnika w miejscu. Po pierwsze, po drugie mają tak zwane amfistafy. Amfistaf to jest coś w rodzaju węża. Jak pamiętacie Ivy z serii Soul Calibur, wiem, co sobie przypominacie, jeżeli znacie Ivy, ale Ivy ma ciekawą broń. Jest to z jednej strony bat, który może za przeproszeniem stwardnieć i stać się mieczem. Tak więc tym jest amfistaw. Dodatkowo amfistaw ma paszczę, którą może pluć jakimś kwasem, tak, i przy okazji tego amfistafa przeciąć mieczem świetlnym się nie da. Tak więc kolejna niesamowita broń. Tak więc Dani i Miko tam sobie egzystują w tym więzieniu na lodowej planecie. Jeszcze nikt za bardzo nie zdaje sobie sprawy wśród naszej ekipy, co się tam dzieje, ale teraz dochodzimy troszkę, wreszcie zaczyna się dziać, mianowicie Luke i Mara postanawiają, bo coś się tam dzieje, bo Kip coś nie wraca, postanawiają polecieć w stronę tego Belkadanu, zobaczyć, co się tam dzieje. Natomiast Lando wysyła, słuchaj Han, tutaj mam taki transport, słuchaj, zrobiłbyś mi przysługę. Taki mam ładunek na planetę Sernpidal. Weź tam poleć, weź dostarczysz tam towary, bo ja mi się troszkę nie opłaca wysyłać tam całego statku transportowego, ty mając statkiem to przewiezie. No dobra, niech będzie. I Han Solo, Chewbacca i Anakin polecieli na Sernpidal. I tak. Luke i Mara wylądowali na Belkadan, patrzą, a tu no,
cała planeta, nie ma planety, cała pokryta jakimś gazem, wszystko no, wymiera. Niesamowita jakaś tragedia ekologiczna. Muszą nosić maski, żeby być w stanie oddychać. Widzą, dostrzegają ślady jakiejś masakry, coś takiego, i docierają do tego centrum badawczego. I tam Luke przeszukuje szafki, gdzieś tam znalazł właśnie te w cudzysłowie urządzenia, ustrojstwa Yuuzhan Vong. R2, D2, R2D2 ściąga dane, żeby potem do późniejszej analizy, co się dzieje. Mara Jay gdzieś tam jest w głównym centrum kontroli, w taki półmrok, i na jej spotkanie wychodzi Yomin Kar, wojownik Yuuzhan Vong, cały w swojej zbroi, z jakichś skorów, z tym amfistafem w masce. No i walczą, a raczej najpierw rzuca w nią jakimiś żukami, coś takiego, coś w rodzaju pocisków. A raczej wyobraźcie sobie tę scenę właśnie w takim lekkim półmroku, niczym w powrót Jedi, jak Luke Skywalker z Vaderem walczył, czy generalnie jak miecze świetlne migają w półmroku, to jest fajne zazwyczaj. Odbija te żuki, walczy z Yominem Karem, ten odbija tym amfistafem, pluje tym kwasem, ona tego unika, ściąga, bo on rzucił tymi glutami w nią, próbuje mieczem świetlnym ściągać, wypalać te gluty. Walka trwa bardzo długo, ostatecznie praktycznie trochę dzięki przypadkowi Mara Jade miała się podnieść, ale ten glut ją jakoś przyciągnął do ziemi. Yomin Kar miał ją ciachnąć, bo spodziewał się, że ona się podniesie. Ona akurat nagle padła na ziemię i ten się odsłonił, i ona przeszyła w końcu, chyba znalazła jakąś szczelinę w zbroi Yomina Kara i przebiła go mieczem świetnym, i ten umierając powiedział: jesteś godna, you are worthy, czyli wartościowy przeciwnik, bo no, jeżeli Yuuzhan Vong walczy z kimś bezpośrednio, no to jest wielki zaszczyt dla tej ofiary, no, bardzo pewne siebie gnojki to są. I tutaj Luke Skywalker, Mara Jade w końcu widzą, że z kim mają do czynienia, że to nie jest byle kto. Wracają szybko do Lando, a w międzyczasie Han, Chewbacca i Anakin docierają na Sern Pidal, i tam nie dzieje się dobrze, bo nie ma nikt wyładować towaru, wszyscy latają w koło, mówią, że jakaś, że bogini nadchodzi. Nikt za bardzo się niczym nie przejmuje, to jest trochę planeta, mówiąc brzydko, na zadupiu. Mało ludzi tam mieszka, miasta nie są wielkie, to nie jest, nie wiem, Alderaan, gdzie cała planeta jest objęta miastem, jakieś tam niewielkie miasta z jednym lotniskiem jakiejś wioski. Ludzie też niezbyt, może jakoś bardzo zaawansowani. Spotykają tajemniczego dziadka, takiego zrezygnowanego. No i co tu się dzieje? No to popatrz w górę. No i patrzą, a tu księżyc wiruje sobie i jak gdyby się zbliża coraz bardziej do planety. O co chodzi? Yuuzhan Vong, Sern Pidal to jest pierwsza zamieszkała planeta, która pada ofiarą Yuuzhan Vong. Zainstalowali na jej powierzchni potężnego Dovin Basala, czyli istotę, która wytwarza pole grawitacyjne, i ta istota ściąga księżyc. Księżyc spadł ze swojej orbity, zmienił swoją orbitę i wkrótce walnie w planetę, zabijając wszystkich. Jak ci ekipa naszych bohaterów, jak to zobaczyła, zaraz szybko organizują jakąś pomoc. Kto ma jakiś statek, niech wsiada, uciekajmy stąd, bo tego. No ciężko to jest panice, ale tego. Anakin tymczasem spróbuje, no wyobraża sobie jakiś generator, no i gdzieś tam leci pośród chaosu walących się budynków, spanikowanych ludzi, próbuje znaleźć to miejsce, tam dzięki mocy udaje mu się to, znajduje tego Dovin Basala razem z tym tajemniczym dziadkiem, który okazuje się być burmistrzem tego miasteczka. No i ten dziadek mówi: słuchajcie, no nie byłem w stanie zorganizować ucieczki, nie byłem w stanie nic zrobić, to ja teraz zrobię to. I wziął taki ładunek wybuchowy, skoczył do dziury, gdzie był ten Dovin Basal, i wysadził się siebie i tego Dovin Basala. Przyciąganie się skończyło, ale już jest za późno, nie da się zmienić orbity tego księżyca, księżyc wkrótce walnie, zniszczy cały Sern Pidal. Wszędzie jest w ogóle koszmar, chaos, statki gorączkowo odlatują, wpadają jeden w drugi, ludzie się tłoczą, spadają. Wyobraź sobie ewakuację żołnierzy niemieckich spod Stalingradu, to jest
coś takiego. Gdzieś tam wśród gruzów jakieś niemowlę płacze, coś tam Czubaka ruszył na pomoc, przekazał to niemowlę Anakinowi, ale księżyc już spada, już ciśnienie powietrza w ogóle zaczyna płonąć, wszystko. Oni próbują odlecieć Millennium Falconem. Czubaka gdzieś tam został z tyłu, Anakin patrzy, nie są w stanie dotrzeć do Czubaki na czas. Czubaka zostanie. Gdyby wrócili wszyscy, cały Millennium Falcon, Anakin, Han Solo by zginęli. Dlatego Anakin naciska puk, lecimy, zostawiamy Czubakę. I ostatnie co widzą, to Czubaka stojący naprzeciw płonącego księżyca w bojowej postawie, bijący się w piersi, i po chwili księżyc spada, zabija Czubakę. I to jest ta scena. To jest ta scena, dzięki której no, mnóstwo ludzi wkurzonych. Jak można było zabić Czubakę? Jak można było to zrobić? Tak kochana, lubiana, znana postać ginie w pierwszej książce nowej ery Jedi. Skąd to się wzięło? Podobno posłano do George'a Lucasa, który zanim sprzedał wszystko Disneyowi, był ostatecznym guru. No i wydawnictwo mówi, kogo można zabić, którą postać można zabić, bo chcemy kogoś zabić, bo żeby było mrocznie i edgy. No to posłali mu listę, George Lucas odesłał mniejszą listę osób potencjalnych ofiar, no to będzie Czubaka. Jest taki kolega, który nadzoruje Holocron. To Holocron to jest taka wewnętrzna baza danych, w której jest no kilkadziesiąt tysięcy, czy może nawet już kilkaset tysięcy wpisów dotyczących wszystkich postaci, artefaktów, planet, miejsc i tak dalej Gwiezdnych Wojen. Jeżeli ktoś coś tworzy, czy coś tworzył w kanonie Gwiezdnych Wojen, to korzystał z tej bazy, żeby sprawdzić, co się dzieje. On powiedział, że kiedy Disney kupił Gwiezdne Wojny i zastanawiał się, co dalej zrobić, postanowił wywalić wszystkie książki kanonu, ówczesnego kanonu, Expanded Universe, poza kanon, relegować do statusu legend, właśnie ze względu na śmierć Czubaki. No bo jak tak można? Co teraz mamy zrobić? Jak mamy kręcić nowe filmy, kiedy no, widzowie zobaczą nowy film, a nie ma w nim Czubaki, bo zginął? No, niestety, w mojej opinii, wylano dziecko z kąpielą. Po pierwsze, po drugie, zastąpiono nowy kanon, okazał się być ostatecznie dużo gorszy i dużo bardziej kontrowersyjny i dużo bardziej wkurzający niż śmierć Czubaki, gdzie bohaterowie typu Han Solo no, zginął zabity, uwaga spoilery, zginął zabity przez własnego syna. Generalnie powiedzmy, śmierć Czubaki coś znaczyła w mojej opinii. Zginął ratując innych, zginął jak bohater. Pozostali bohaterowie w disneyowskich sequelach, te historie poszły donikąd, nic nie znaczyły, nic z tego nie miało żadnego impaktu, nic z tego nie miało ostatecznie znaczenia, nic się z tym nie wydarzyło. I to jest ta różnica, dlaczego choć książki Expanded Universe może nie zawsze są dobre, ale tworzyły jakąś historię, zmierzały dokądś ostatecznie, miały jakąś konkluzję, coś się działo. W Gwiezdnych Wojnach od Disneya nie dzieje się nic, dlatego olewam, mówiąc brzydko, cały nowy kanon disneyowski, nie interesuje mnie on, nie zobaczą moich pieniędzy, wracam do może miejscami bardzo słabych, miejscami epickich książek ze starego kanonu i o nich chcę mówić. Han Solo, śmierć przyjaciela go złamała. Zaczął bardzo, był niesamowicie wkurzony na Anakina, mimo że logika podpowiada, nie dało rady zrobić nic innego, to jednak obwinia Anakina za to. Dla młodego chłopaka to jest tragedia niesamowita. Jego idol, ojciec widzi, nie dość, że jest wściekły na niego, nie, jest złamany, jest smutny, to już nie jest ten sam Han Solo. Uciekają Serenpidal, ale no co, Yulsan Mok nie odpuszcza, puścili różne stwory słabsze, wolniejsze statki bezbronne z uciekinierami zostają niszczone, ludzie mordowani, nawet te całe agresywne, te nietoperze kosmiczne opadają Millennium Falcon, a Anakin dzięki szybkiemu myśleniu przekierowuje na chwilę moc do poszycia
więc prąd czy energia poraża, stanuje, paraliżuje na chwilę te nietoperze całe i są w stanie uciec. Tworzą, Han organizuje szybko konwój, wszystkie statki uciekają w stronę najbliższego sensownego miejsca, czyli bazy Lando. Pościg za uciekinierami trwa, właśnie Yus, Han, Wong ścigają ich w statkach koralowych, olbrzymia ilość tych statków koralowych jest. I tutaj na naprędce sformułowana obrona, bo tutaj Lando i cała reszta ekipy została poinformowana przez uciekinierów, którzy zdołali szybko dotrzeć. Jest organizowana obrona. Tutaj udaje się w miarę jakoś tam podstawowej eskadrze chronić sektor przed Yusan Wong, ale część się przedziera na planetę. Obronę planety powierzono Jasenowi, Jainie i Anakinowi, którzy mieli zasilanie, mieli te tarcze właśnie z tego centralnego statku, więc jest troszkę walki na planecie pomiędzy budynkami. Tutaj obrona naziemna załatwia kilka statków, resztą zajmują się Jasen, Jaina, Anakin. Jednak statków jest coraz więcej, przenika, żeby atakować planetę Lando. Dubrillion bodajże. I tutaj nasza trójka, po pierwsze ten statek, który zasilał ich tarczę, został zniszczony, więc wlatują wobec przeważającej siły wroga, wlatują w ten pas asteroidów. I w tym momencie jednoczą się w mocy. Dzięki zjednoczeniu w mocy potrafią wykonywać niesamowite akrobacje w perfekcyjnej koordynacji, omijają asteroidy, są w stanie strzelać do wroga zanim jeszcze go zobaczą i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że to jest dobra okazja, by powiedzieć o konflikcie filozofii między Jasenem i Anakinem. Oni się dość kłócą o to przez sporą część książki. Jasen uważa, że moc powinna służyć do... nie powinna być narzędziem emanowania na zewnątrz, nie powinna służyć, nie powinniśmy być policją galaktyki, powinniśmy używać mocy, by wzbogacać siebie, by rozwijać się. Z kolei Anakin uważa, że to jest narzędzie, dzięki temu możemy zrobić dużo dobra, korzystając z mocy jak narzędzia właśnie. I w pewnym momencie ta jedność zostanie przerwana i Anakina gdzieś tam wyrzuca Hen daleko, bo gdzieś tam, żeby się uratować, gdzieś tam wcisnął nad przestrzeń, poleciał gdzieś Hen daleko. I z jednej strony właśnie Jasen, gdybym korzystał z mocy bardziej, tak jak mój młodszy brat, to może byłbym w stanie lepiej walczyć. Z kolei Anakin uważa, gdybym bardziej dbał o swój rozwój, o swoją jedność z mocą, może lepiej bym był w stanie współpracować z moim rodzeństwem. I ten konflikt, on będzie rozwijany, z tym, że każdy kolejny autor miał inny pogląd, jak moc powinna funkcjonować, więc to troszkę dziwne przybiera czasem kształty. W każdym razie, pewne statki koralowe zostały rozbite, piloci martwi, więc szybko zaczęto badać ich technologię, tam Dovin Basale, statki koralowe, ich ubiory, maski i tak dalej, to wszystko zostało przejęte, szybko zostało to zbadane, zaskakująco szybko, aha, dzięki 3PO, który zna wszystkie języki, szybko się nauczył języka Yusan Wong i był w stanie komunikować się ze statkiem, bo ten język był podobny do jakiegoś tam zamierzchłego języka dawno, dawno zaginionego i to nie ma wielkiego znaczenia. I C3PO był w stanie powiadomić, poinformować wszystkich, jak pewne rzeczy działają. W międzyczasie wykryto sygnał pomocy od niejakiej Dani, nie od Miko, tylko od Dani, właśnie z planety, czwartej planety systemu Helska, Helska 4. Tutaj, jak było wspomniane, Leia czeka na kolejne posiłki z Nowej Republiki. Natomiast w pobliżu był Gwiezdny Niszczyciel pod dowództwem jakiego Rodzo, który bardzo pewny siebie postanowił, że od razu tam ruszymy, zniszczymy wszystkich, będzie pozamiatane. Trwał konflikt, czy czekać, czy od razu ruszać, ale Jasen i Jaina szybko pomogli rozwiązać ten konflikt, bo tak, był taki plan, czy jak się dorwać w ogóle do lodowej planety.
I Lando mówi, ja mam taki specjalny statek, coś w rodzaju wiertła wręcz, tam człowiek chodzi do tego statku i wbija się de facto w powierzchnię, w skorupę lodową, ten statek wytwarza energię i można stopić tę skorupę i siup do wody chlub tam zrobić. Luke Skywalker uznał, że on to zrobi, on wsiądzie do tego statku wiertła, ale Jason powiedział, a nie, bo ja. I Jaina właśnie poleciała takim statkiem wyrzutnią, polecieli, Jason wbił się w lodową planetę, korzystając właśnie z ubiorów zabranych zabitym w walce pilotom Yousan Wong, po prostu ubrał się w ten strój, ubrał maskę i był w stanie dopłynąć aż do siedziby, aż do bazy Yousan Wong. Przez chwilę go uznawali za swojego, doprowadzili go gdzieś tam do miał szczęście niesamowite, że go doprowadzili do więzienia, gdzie był Miko, prawie złamany, no, nieruchomy, niezbyt pomocny w tej chwili wrak człowieka, oraz Dani, która ma się całkiem nieźle. Tutaj zauważyli, że Anakin, nie Anakin, tylko Jason ma miecz świetlny, no i co to jest? Co to za urządzenie jest? Co to jest? No i z tego wywiązała się walka, no i Dani w ogóle dzielnie ruszała na pomoc, ściąga tam, wiedziała gdzie nacisnąć, żeby ta maska zeszła jednemu z tych wojowników Yousan Wong i wciągnęła go pod wodę, gdzie się szybko utopił w lodowatej wodzie, bez maski. Natomiast Jason musi walczyć z czterema wojownikami, doświadczonymi wojownikami Yousan Wong. Jak tam sam mówi, z jednym by sobie poradził, z dwoma przy odrobinie szczęścia też, ale z czterema nie ma szans. Na szczęście Miko, tutaj wróciła mu ochota do walki, wziął, rzucił się, Jason tam machał mieczem, ci się odskoczyli i ten skoczył na nich, chwycił ich głowy i ściągnął też im te maski i razem z nimi rzucił się do wody, poświęcając się, bo on też padł do zamarzniętej wody, ale trzymał ich na tyle długo, że się udusili, że wszyscy zamarzli w tej wodzie, a Jason był w stanie sobie poradzić z dwoma wojownikami Yousan Wong i razem z Dani udaje im się dotrzeć, Dani ubiera ten też strój i tę maskę, udaje im się wspólnie uciec z tego statku wiertła, z tym, że drobny jest problem, bo Jaina została dostrzeżona przez statki koralowe i musi grać z nimi w głupa, uciekając statkiem bardzo powolnym i niewyposażonym w żadne bronie. Kiedy już mieli ją zestrzelić, w tym momencie cała armada, Gwiezdny Niszczyciel, Star Destroyer, pozostałe statki, Millennium Falcon i wszystko, co mieli, przybyło, żeby rozwalić Hellskat 4. Wywiązuje się potężna bitwa i tak dalej, tylko jest problem. Mianowicie ten Jamosk, ten mózg koordynuje tysiące z tych koralowych statków w taki sposób, w jaki Jason, Jaina i Anakin byli zjednoczeni w mocy. Tam zresztą przy okazji Anakina znaleziono. Tam udało się go tam odzyskać po tym skoku, po tej obronie. I generalnie nasza ekipa dostaje tak mocno w tubę podczas tej walki, Star Destroyer zostaje zniszczony, gdzieś tam wybuchy, gdzieś tam chyba spadł, tak nie, nawet nie uszkodził tej planety, gdzieś go tam potężna katastrofa, muszą podkulić ogon i uciekać, bo generalnie obrona Hellskat 4 jest tak zorganizowana, że oni są nie do ruszenia. Szybko zostaje uknuty następny plan, który jest tak durny, że jasny gwint. No, mianowicie Anakin wpadł na pomysł, że z wykorzystaniem statków odbijających jakąś energię, jakieś promienie, bo Anakin był bardzo tutaj zafascynowany, przerażony, w jaki sposób ten Jamosk kontrolował niczym moc, a to nie była moc, w jaki sposób kontrolował te statki koralowe. Wymyślił coś takiego i to jest tak durne, że aż musiałem wygooglać, czy ja jestem taki głupi, czy autor. Mianowicie odbijając energię można spowodować to, że planeta, powierzchnia planety lodowa zacznie się topić, zacznie ewaporować, zmieniać się w gaz. Jeżeli to będzie następowało dostatecznie szybko, to materia osiągnie czwarty stan skupienia, jak to Mezin Clay Wave.
i nagle zamarznie i jak się lód będzie rozszerzał, to wtedy cała planeta się rozbije. Ja próbowałem wygooglać, czy to faktycznie tak jest, to Mezinclay Wave, ale to nie ma sensu. To jest idiotyczny jakiś pomysł autora, który wymyślił chyba na za 5.12. Oczywiście chodziło tutaj o stworzenie momentu dramatycznego, bo Lando ma te statki, które odbijają, to było w jednym, chyba w trylogii Trauna też mieli takie statki Shield Ships, które będą odbijać tę energię, ale te statki trzeba bronić, więc resztkami sił, które im zostały, będą bohatersko tych statków bronić dostatecznie długo, żeby ten cały idiotyczny proces mógł nastąpić. To nie ma sensu i w 2 minuty jestem w stanie powiedzieć, jak to zastąpić czymś nieco bardziej wiarygodnym. Na przykład Lando mówi: słuchajcie, mam tutaj takie bardzo potężne urządzenie, które byś, nie wiem, jak walnie, to dotrze, rozwali jądro planety. Jednak nie użyłem tego wcześniej, bo ono wymaga bardzo długiego ładowania i pomoc innych statków będzie konieczna, więc to będzie de facto otwarte, wystawione na ostrzał, ale jeżeli pomożecie, to może jakoś się to uda zrobić. Tak więc no, człowiek, który nie jest ja, który no, delikatnie mówiąc nie sprzedałem 15 milionów książek, jestem w stanie coś innego wymyśleć, które nie by obrażałoby inteligencji czytelnika. No ale następuje bardzo w momencie, kiedy tutaj większość statków koralowych ruszyła w pościg za częścią tutaj eskadry czy też floty, która się rozproszyła, rozbiła. Ci, których udało się zorganizować razem z tymi Shield Ships, statkami starczami, ruszyła na desperacki kontratak, wykonując idiotyczny plan Anakina. Luke Skywalker gdzieś tam się w X-Wingu, gdzieś po powierzchni planety pęta chyba po to, żeby wziąć na hol, pamiętam, żeby wziąć na hol ten statek Wiertło, w którym jest Jacen i Dani. Oczywiście udaje im się to w ostatniej chwili, haha. Jade Saber, tutaj Jaina steruje, pilotuje statek Mary Jade. Mara Jade strzela, obsługuje, działa, jednak w pewnym momencie mdleje, bo choroba, no, jej choroba coraz bardziej się pogarsza. No i kolejny dramatyczny moment, te statki zaczynają być niszczone, no dramatyczna bitwa i tak dalej, ale w końcu to następuje, planeta faktycznie zamarza, ten Jamosk, który był tam na dnie przy wulkanach, gdzie było ciepło, przestaje koordynować te ataki, statki koralowe idą w rozsypkę i cała planeta lodowa pęka, wybucha, wszyscy Yusan Wong, którzy tam byli w tym żywo światu statkach, bo jeszcze 2 kolejne tam przybyły w międzyczasie, to wszystko pęka, chyba wszyscy giną, wszyscy ci, którzy przylecieli w tej fali, bo będą następne. Tak więc wszystko się kończy takim troszkę niskich lotów rozwiązaniem, ale ogólnie Chewbacca nie żyje, Mara jest chora, konflikt Anakin i Jacen no, mają swoje własne problemy, jakieś tam próbują dojść do ładu z tym wszystkim. Nowa Republika jest w chaosie i przede wszystkim Han zaczyna rozumieć, bo tyle przygód razem przeżyli, tyle wszystkiego, wydawało mu się, że są otoczeni taką barierą ochronną, nieprzenikalną, gdzie nic złego nie może się stać, bo po naszemu mówimy na to plot armor, czyli no zabieg, gdzie no główni bohaterowie nie mogą zginąć, bo nie byłyby opowieści. Dlatego Pieśń Lodu i Ognia Martina potrafi tak szokować widzów, bo tam jest tylu bohaterów i większość z nich została wyrżnięta w okrutny sposób. Tak więc no takim mrocznym, owszem, zwyciężono, ale ogromnym kosztem, po pierwsze, po drugie nie wiadomo ile więcej, powiedzmy, sił najeźdźców, bo tam wykoncypowali dzięki Dani, dzięki tłumaczom, dzięki tłumaczeniom z C-3PO zostało, no, dowiedziano się, że będzie wrogów więcej, że przybyli z innej galaktyki i trzeba będzie się o nich dużo więcej dowiedzieć i dużo lepiej przygotować, a no nie za bardzo jest komu. Tak więc ten plot armor się skończył. Tak, oto cała
pierwsza książka z 19 plus jakieś tam kilka opowiadań z serii Nowa Era Jedi, The New Jedi Order. Kontrowersyjna książka, wkurzająca książka, miejscami słaba, miejscami fantastyczna. Przydałoby się dużo więcej koordynacji, przydałoby się, żeby większego skonsolidowania wątków, bo wątki fruwają, różne nastroje, różne settingi się mieszają ze sobą. Książka pisana chyba na szybko i chyba mniej z natchnienia, bardziej dla pieniędzy, ale mimo wszystko ta książka coś znaczyła. Jak wspominałem, to przez tę książkę, najprawdopodobniej zdaniem niektórych, no, dostaliśmy taki no, dziwny twór jak filmy disneyowskie. Dlatego został cały kanon wyrzucony jako główny powód. Dlatego, że zmiany zaszły za daleko. Po części to jest prawda, bo owszem, o ile tutaj jest mnóstwo elementów gwiezdnowojnowych, czyli no, walki na miecze świetlne są, z użyciem miecza świetlnego są latanie statkami o bardzo dużych prędkościach i wielkie bitwy kosmiczne. To wszystko jest, ale z drugiej strony mamy morderstwa, mamy tortury, mamy no, niesamowicie okrutnych wrogów nadających się do slashera czy coś takiego. Mamy rzeź niesamowitą niewinnych ludzi, masową ludobójstwo de facto. A co będzie dalej? Dalej będzie z grubsza to samo, tylko więcej. Ale na razie po tym idiotycznym zakończeniu z jakąś pseudofizyką, no chyba że to, co Anakin wymyślił, jest do jakiegoś stopnia prawdziwe. No nie, moja wiedza jest na ten temat zbyt mała, nigdy nie lubiłem fizyki, może faktycznie tak jest, ale to jest w mojej opinii tak wielki bullshit, że miałem dosyć. Dlatego na razie czytanie kolejnych książek na razie sobie odłożymy, na razie będziemy przeczytać jakąś inną książkę i po przeczytaniu tej innej wrócimy do tutaj. Kolejna książka, jakże znamienny tytuł, Mroczna Fala, Dark Tide Onslaught, czyli no, rzeź, słyszalny uśmiech, Michaela A. Stackpola. Michael A. Stackpole to jest bardziej doświadczony w pisaniu Gwiezdnych Wojen. Nie pamiętam tej książki, nie pamiętam, czy ją czytałem w ogóle, czy nie. Co będzie, zobaczymy, a co przeczytam, jakie będą moje wrażenia, prawdopodobnie opiszę, opowiem o tym w kolejnej pogadance, tak więc do usłyszenia.